Tu chodzi nie o oksytocynę. Otóż ci ludzie w tych związkach, gdzie partnerzy są maksymalnie do siebie upodobnieni pod każdym względem, to jest ten mit platonicznej miłości, że dwie połówki się spotykają, to są dwie połówki tego samego jabłka. Czyli oni są identyczni. Wtedy zniknie pożądanie. Bo jeżeli mamy partnera czy partnerkę jako klon naszego ja, to nie będzie pożądania, bo pożądanie jest do inności. Okay.